Kryminalny kalendarz adwentowy. Okienko 19. Ku pamięci Celine Figart. Cofamy się o 28 lat. Jest 19 grudnia 1995 roku. Na ulicach widać już wzmożony ruch. Każdy gdzieś się spieszy, aby bez problemu ze wszystkim zdążyć i móc sobie pozwolić na kilka dni wolnego. Do świąt pozostało tylko 5 dni. Wśród przemieszczających się osób jest 19-letnia Celine Figart. Dziewczyna wybiera się właśnie z rodzinnej Francji do Wielkiej Brytanii. Nikt nie spodziewa się jednak, że będzie to jej ostatnia podróż. Celine przychodzi na świat w maju 1976 roku. Wychowuje się w szczęśliwej, 6-osobowej rodzinie. Ma 2 braci i siostrę. Wszyscy razem mieszkają we wschodniej części Francji, w pobliżu granicy ze Szwajcarią. Celine jest energiczną i przyjaźnie nastawioną do świata szatynką o brązowych oczach. W 1990 roku po raz pierwszy odwiedza Wielką Brytanię, w której się zakochuje. Uczy się angielskiego i odwiedza ten kraj, gdy tylko ma ku temu okazję. Kiedy w 1995 roku kuzyn Celine, Jean-Marc, dostaje pracę w jednym z brytyjskich hoteli jako główny kelner, a ponadto proponuje dziewczynie, by i ona dorobiła sobie trochę w wakacje, nastolatka jest w niebo wzięta. Spędza w Anglii całe lato, pracując, szlifując język obcy i korzystając z uroków poznawania obcego kraju. Kiedy wakacje dobiegają końca i nastolatka musi wrócić do Francji na wybrane przez siebie studia z rachunkowości, od razu planuje kolejny przyjazd. Umawia się ze swoim kuzynem, że odwiedzi go w grudniu i razem spędzą świąteczną przerwę. Przez kolejne kilka miesięcy dziewczyna nawet nie dopuszcza do siebie myśli, że mogłoby być inaczej. Ustala wszystko ze swoimi rodzicami i korzysta z ich pomocy przy planowaniu podróży. W latach 90. połączenia międzynarodowe nie są jeszcze tak rozwinięte, w związku z czym Celine czeka naprawdę długa podróż. 18 grudnia po południu nastolatka ma wyruszyć w trasę na francuskie wybrzeże razem z przyjacielem rodziny, który pracuje w firmie transportowej. Następnie promem powinna przeprawić się przez kanał La Manche, a później dostać się na pociąg. Niestety, tylko pierwsza część planu zostaje zrealizowana zgodnie z założeniami. Celine razem z przyjacielem rodziny nie dociera bowiem na prom. Zamiast tego kierują się do Eurotunelu, czyli przebiegającego pod kanałem La Manche tunelu łączącego Wielką Brytanię z Francją. Kiedy docierają do Ashford, nastolatka nie idzie jednak na pociąg. Jej dotychczasowy kierowca spotyka na parkingu swojego francuskiego kolegę po fachu, Rogera, który zgadza się zabrać Celine w dalszą podróż ciężarówką. Mają podwieźć do miejscowości oddalonej od celu o jedyne 80 km, więc dziewczyna zakłada, że stamtąd na pewno odbierze ją Jean-Marc. Na miejsce docierają 19 grudnia około godziny 16. Celine próbuje skontaktować się z kuzynem, jednak wszystko wskazuje na to, że źle zapisała jego numer. Jak się później okaże, wynikało to z wprowadzonej w 1995 roku w Wielkiej Brytanii zmiany numerów kierunkowych. Znajomy przyjaciela rodziny, który podwiózł nastolatkę aż do tego miejsca, jest zaniepokojony losem młodziutkiej Celine i wspólnie dyskutują nad możliwymi rozwiązaniami. Wtedy podchodzi do nich obcy mężczyzna, kierowca białego Mercedesa, który przysłuchiwał się ich rozmowie. Mówi, że akurat jedzie w tym kierunku i może podwieźć dziewczynę kolejne 50 km. Wtedy zostanie jej już tylko około 30 do hotelu, w którym pracuje jej kuzyn. Roger nie jest do końca przekonany. Mężczyzna nie wzbudza jego zaufania. Wie jednak, że nie ma możliwości podwiezienia nastolatki dalej, a przecież nie może tutaj zostać sama. Jest bardzo zimno i zapada już zmrok.
Nieznany kierowca zapewnia, że podrzuci dziewczynę do miasta i pozwoli jej skorzystać ze swojego telefonu. Ostatecznie Roger ulega i o 16:30 Celine odjeżdża z nieznajomym. Mijają kolejne godziny, a nastolatka nie dociera do celu i nie kontaktuje się z kuzynem. Coraz bardziej zaniepokojony Jean-Marc następnego dnia kontaktuje się z policją. Funkcjonariusze odtwarzają ostatnie ruchy dziewczyny i udaje im się namierzyć Rogera. Przejęty mężczyzna opisuje nieznajomego, z którym Celine wyruszyła w dalszą podróż, oraz jego samochód, starając się nie pominąć żadnego szczegółu. Wiadomo, że poruszał się ciężarówką marki Mercedes z białą kabiną oraz przyczepą chłodniczą. Niestety, ani Roger, ani żaden ze świadków obecnych wówczas na parkingu nie spisał numerów rejestracyjnych pojazdu. Co do kierowcy, ma mieć około 30-35 lat, krótkie jasne włosy i przyciętą rudą brodę. Policja niemal natychmiast publikuje portret pamięciowy mężczyzny oraz informacje o poszukiwaniu nastolatki. W sprawę angażują się również media. Niestety, szybko okazuje się, że pojazd nie został zarejestrowany przez kamery monitoringu. Zdaje się również, że nikt nie rozpoznaje poszukiwanego. Śledczy skłaniają się ku teorii, że młoda dziewczyna została uprowadzona, ale wszystko wskazuje na to, że brakuje jakiegokolwiek punktu zaczepienia. Przez kilka dni w sprawie nie ma żadnych nowych informacji. Rodzina Celine odchodzi od zmysłów, a jej ojciec przyjeżdża nawet do Wielkiej Brytanii, aby pomóc w poszukiwaniach i osobiście zaapelować w krajowych mediach o informacje na temat miejsca pobytu jego ukochanej córki. Sprawa jest bardzo głośna. Media zaczynają szukać analogii do innych uprowadzeń z okolicy, które skończyły się tragicznie. Dopatrują się działań seryjnego mordercy, którego nazywają rozpruwaczem. Nadal nie ma jednak żadnych informacji na temat Celine. Święta upływają w atmosferze ogromnego niepokoju i smutku. Przełom nadchodzi 29 grudnia 1995 roku. Cichy, mroźny poranek przerywa nieoczekiwany hałas. Mieszkańcy wioski Howford wiedzą, że coś jest nie w porządku. Ciszę zakłóca policyjny helikopter, który ostatecznie ląduje na pobliskiej ulicy. Okazuje się, że przypadkowy mężczyzna zjechał z autostrady w zatoczkę, aby wymienić wadliwą wycieraczkę. Niespodziewanie dostrzegł w zaroślach kilka metrów od drogi nagie ciało młodej kobiety. Natychmiast poszedł do samochodu i wrócił do domu, aby wezwać pomoc. W pierwszej chwili obecna na miejscu policja jest przekonana, że to ciało 18-letniej asystentki Louise Smith, która zaginęła w Boże Narodzenie po wyjściu z klubu. Jednak już następnego dnia, 30 grudnia, okazuje się, że ciało należy do zaginionej obywatelki Francji, Celine Figard. Zwłoki identyfikuje jej kuzyn, który pokonuje w tym celu prawie 200 kilometrów. Poszukiwania zaginionej nastolatki zostają oficjalnie zakończone. Sekcja zwłok wykazuje, że dziewczyna była duszona za pomocą paska oraz uderzana ciężkim przedmiotem, co spowodowało pęknięcie czaszki. Na ciele Celine nie znaleziono, cytuję, żadnych wyraźnych oznak przemocy na tle seksualnym, ale jednocześnie stwierdzono, że na krótko przed jej śmiercią doszło do stosunku seksualnego i że najprawdopodobniej doszło do niego wbrew jej woli. Według ekspertów ciało nastolatki zostało wyrzucone około 24 godziny przed znalezieniem. Sekcja wykazuje jednak, że dziewczyna nie żyła już od około 4 do 5 dni, więc wcześniej musiała być gdzieś przetrzymywana. Przez około 2 do 3 dni sprawca prawdopodobnie więził ją gdzieś żywą, a następnie ukrywał gdzieś jej ciało, zanim zdecydował się go pozbyć. Policja ma dwa główne tropy. Pierwszy to oczywiście ciężarówka, biały Mercedes z przyczepą chłodniczą Thermo King. Drugi to szampan. Policja apeluje o informacje dotyczące trunku, który Celine otrzymała w prezencie przed wyjazdem z Francji.
Może ktoś zauważył butelkę na świątecznym stole lub niespodziewanie otrzymał ją w prezencie. Dlaczego to takie istotne? Jak podają do informacji śledczy, ten konkretny rodzaj szampana nie jest eksportowany nigdzie na świecie poza Francją i nie jest sprzedawany w tym kraju. Jest to rocznik 1993 i wyprodukowano jedynie 60 tysięcy butelek. Śledztwo jest prowadzone na ogromną skalę. Bierze w nim udział ponad 100 detektywów. Prowadzący dochodzenie zapewnia opinię publiczną, że nie ma żadnych podstaw, żeby łączyć sprawę Celine z innymi zaginięciami lub zabójstwami. Ze względu na brak kolejnych tropów, funkcjonariusze decydują się na zaskakujący krok. 12 stycznia 1996 roku ogłaszają, że na wszystkich kierowcach ciężarówek, podobnych do tej opisanej przez świadków, przeprowadzone zostaną badania DNA. Jest to pierwszy przypadek zastosowania tej metody do identyfikacji mordercy na szczeblu krajowym. Okazuje się, że śledczy namierzyli ponad 1000 pasujących do opisu Mercedesów i zamierzają przetestować aż 5000 kierowców. Zespół dochodzeniowy wysyła również ponad 20 tysięcy kwestionariuszy do firm przewozowych z całej Wielkiej Brytanii, aby ustalić trasy, jakimi poruszali się zatrudnieni w nich kierowcy w dniu zaginięcia Celine. W międzyczasie ciało zamordowanej nastolatki zostaje przetransportowane do Francji, gdzie odbywa się jej pogrzeb, w którym bierze udział ponad 3000 osób. W trakcie prowadzenia działań operacyjnych na szeroką skalę do funkcjonariuszy wciąż zgłaszają się kolejne osoby, które twierdzą, że rozpoznają mężczyznę z portretu pamięciowego. Kilkaset zgłoszeń nie wnosi niczego nowego do sprawy, ale wśród nich są dwa, które wskazują na tę samą osobę. Jeden z informatorów twierdzi ponadto, że otrzymał od mężczyzny z portretu szampana, który pasuje do opisu. 19 lutego policja ogłasza, że aresztowano podejrzanego. Wkrótce okazuje się, że jest nim 36-letni Stuart Morgan, były inżynier ogrzewania, od 1991 roku pracujący jako kierowca ciężarówki. Sąsiedzi są zszokowani. Twierdzą, że to przyjazny, przyzwoity i pracowity człowiek. Absolutnie nie taki typ, którego można by podejrzewać o coś tak okropnego. Nie zdają sobie jeszcze sprawy z tego, że funkcjonariusze znaleźli na terenie posesji co najmniej kilka obciążających go dowodów. W garażu Stuarta zabezpieczają bowiem część rzeczy należących do Celine, a w jego ciężarówce zakrwawiony materac oraz liczne ślady krwi. Początkowo mężczyzna wszystkiego się wypiera, ale kiedy zostaje poinformowany o zamiarze przeprowadzenia badań DNA, zmienia zeznania i twierdzi, że faktycznie poznał Celine, że była bardzo otwarta i uśmiechnięta. Podejrzany utrzymuje, że uprawiali seks za obopólną zgodą, a następnie mężczyzna podwiózł ją w umówione miejsce. Nie odpowiadał na liczne apele policji w mediach, ponieważ bał się, że żona dowie się w ten sposób o jego niewierności. Fakt, że w garażu ma bieliznę, zdjęcia i kilka innych rzeczy należących do dziewczyny oraz że wręczył komuś szampana, którego ta wiozła ze sobą, tłumaczy tym, że Celine po prostu zapomniała ich z ciężarówki. Według mężczyzny plamy krwi pochodzą z wypadku sprzed lat. Pojazd miał być wtedy pożyczony innemu kierowcy, który rozciął sobie nogę. Morgan odmawia także dobrowolnego pobrania próbki krwi do analizy DNA. Śledczy nie wierzą podejrzanemu, w wyniku czego ostatecznie zostaje on postawiony w stan oskarżenia. Proces rusza na początku października 1996 roku i obnaża prawdziwe oblicze Morgana. Na tapecie od razu pojawia się kwestia życia rodzinnego Stuarta. Okazuje się, że mężczyzna ma troje dzieci z dwiema kobietami, byłą i obecną żoną. Mimo tego, że nadal żyje w swoim drugim małżeństwie, to od kilku lat prowadzi drugi dom,
w którym żyje z jeszcze jedną kobietą. Morgan bez większego skrępowania przyznaje też, że często podrywa autostopowiczki i uprawia z nimi seks. Oczywiście za obopólną zgodą. Taki układ ciągnie się już latami. Prokuratura przedstawia również dowody zebrane w toku śledztwa oraz ustaloną wersję wydarzeń. Według śledczych Morgan zgwałcił i zabił 19-latkę 19 grudnia. Po odbyciu z nią stosunku wielokrotnie uderzał ją w głowę tępym narzędziem oraz dusił. Następnie, jak gdyby nigdy nic, nadal korzystał z pojazdu, a nawet spał w nim, trzymając tam ciało Celine. Co więcej, przez całe święta ciężarówka stała zaparkowana pod domem mężczyzny, gdzie ten spędzał czas ze swoją rodziną. Stewart kupił nawet łopatę, topór i piłę do metalu z zamiarem poćwiartowania i zakopania zwłok, ale ostatecznie zmienił zdanie i postanowił po prostu wyrzucić je w nocy z dala od miejsca, z którego zabrał dziewczynę. Na ten czas wyłączył tachograf, aby nie zarejestrował tej trasy. Śledczy ustalili również, że wkrótce po zniknięciu dziewczyny oskarżony zgolił brodę, a nawet dopytywał o cenę nowego łóżka do swojej ciężarówki. Całą linię obrony i zapewnienia o tym, że ofiara chciała uprawiać seks z nieznajomym, prokurator komentuje jako historię, która w równym stopniu zaprzecza prawdzie, zdrowemu rozsądkowi, a w wielu przypadkach zwykłej przyzwoitości. To jest jak zgniła deska, która kruszy się, gdziekolwiek jej dotkniesz. Ława przysięgłych podejmuje decyzję w 3,5 godziny. Stewart Morgan za morderstwo zostaje skazany na dożywocie. O jego uprawnieniach do zwolnienia warunkowego ma zadecydować minister spraw wewnętrznych. Sędzia po ogłoszeniu wyroku zwraca się bezpośrednio do skazanego, mówiąc: to, co zrobiłeś, Celine, wywołało wstręt w umysłach wszystkich zdrowo myślących ludzi. Jesteś niebezpiecznym człowiekiem. Ustala minimalny wymiar kary na 20 lat, co zostaje później zatwierdzone przez ministra. Morgan odwołuje się od wyroku, twierdząc, że jest niesprawiedliwy i wynika z ogromnego rozgłosu, jaki zyskała sprawa Celine. Wniosek zostaje odrzucony w 1998 roku przez 3 sędziów, którzy zgodnie orzekają, że nie ma żadnych podstaw do apelacji. Kolejną apelację Stewart składa w styczniu 2009 roku. Ta również zostaje odrzucona, a sędzia uzasadnia. Wyrok jest i pozostaje karą dożywotniego pozbawienia wolności. Oskarżonego nie można nawet rozważać w kategorii zwolnienia przed odbyciem kary co najmniej 20 lat. Nie oznacza to, że po tym czasie zostanie zwolniony. W rzeczywistości będzie przebywał w areszcie, chyba że Komisja do Spraw Zwolnień Warunkowych uzna, że nie stanowi już zagrożenia dla społeczeństwa. Nawet jeśli komisja podejmie wtedy lub w przyszłości decyzję o wyrażeniu zgody na jego zwolnienie, będzie on korzystał ze zwolnienia warunkowego, które będzie obowiązywać przez resztę jego życia. Skazany się jednak nie poddaje. Kolejną apelację składa w 2016 roku do Ministerstwa Sprawiedliwości, po tym jak na jego szczeblu zapada decyzja o nieobniżaniu kategorii więziennej Morgana. Skazany nadal pozostaje więźniem kategorii A. Ponadto mężczyzna zaskarża Komisję do Spraw Zwolnień Warunkowych za odmowę przeprowadzenia osobistego przesłuchania. Stewart cały czas utrzymuje, że jest niewinny. Sędzia odrzuca jednak i te apelacje, podkreślając, że skazany znajduje się w tym samym położeniu, co w grudniu 1995 roku, kiedy zamordował swoją ofiarę i nadal w żaden sposób nie odniósł się do swojego przestępczego zachowania. Ostatni wniosek o zwolnienie warunkowe odrzucono w 2022 roku. W pobliżu miejsca znalezienia ciała Celine utworzono ogród pamięci, który został oficjalnie otwarty podczas ceremonii w 1997 roku. Upamiętnia on również inne ofiary brutalnych przestępstw, w tym dwie angielskie studentki zamordowane we Francji.
Ku pamięci tragicznie zmarłej nastolatki miejsce to nosi francuską nazwę w tłumaczeniu Ogród Céline.